Dobry wieczór. Tutaj sąsiedzka biblioteczka, ośrodek działań artystycznych Firlej i przede wszystkim kawiarnia sąsiedzka w Firleju. Witamy Was w ten piękny lutowy wieczór i dzisiaj będzie poezja. Dzisiaj mamy spotkanie autorskie poświęcone poezji i to takiej szczególnej poezji, bo młodej poezji wrocławskiej. Jest z nami dzisiaj Kamil Kawalec, autor i redaktor publikacji Reguły Gry, a także człowiek, który wymyślił i poprowadził taki projekt jak Nieregularne Środowisko. O tym też porozmawiamy. Dobry wieczór, Kamilu. Dobry wieczór, cześć wszystkim. Kamil, byłeś w 2020 roku stypendystą, o już mamy pierwszych gości. Cześć. Dobry wieczór. Wieczór. Okej, wracamy do wątku. Byłeś w 2020 roku stypendystą prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w dziedzinie upowszechnianie kultury i właśnie w ramach tego stypendium zdecydowałeś się zbadać wrocławskie środowisko młodych poetek i poetów. Jak w ogóle to badanie, ten proces wyglądał, ten projekt, bo z tego co przeczytałam, to on nie zamykał się tylko w roku 2020, ale też sięgał dalej, bo zainteresowałeś się tematem już w 2018 roku. Jak to w ogóle się zaczęło, skąd ten pomysł? No, pomysł wziął się od badań, które prowadziłem w trakcie pisania pracy magisterskiej jeszcze na kulturoznawstwie. Wtedy obrałem sobie za temat wrocławskie młode środowisko, że tak powiem, po raz pierwszy. I wtedy rozmawiałem z ludźmi, badałem środowisko, zastanawiałem się, jak to wszystko wygląda. Praca została napisana, obroniona. I jakby mając już taką bazę rozmów, bo właśnie przeprowadzałem wywiady między innymi i tego materiału się trochę nazbierało, pomyślałem też, że jakby fajnie byłoby zrobić coś więcej, jakiś taki kolejny krok i jeszcze coś może dać od siebie dla jakiegoś środowiska po prostu młodopoetyckiego. No i pomyślałem, że może wydanie takiej antologii, czy w ogóle jakieś działanie animacyjne właśnie w tej warstwie byłoby czymś ciekawym i potrzebnym. I tak, no. I wtedy przyszedł projekt stypendialny. Projekt stypendialny, który właśnie no cieszę się, że się udał mimo pandemii i tego, jak ona po prostu pokrzyżowała wszelkie plany i tak dalej. Chciałem na początku też robić film, taki film dokumentalny właśnie o środowisku poetyckim Wrocławia, ale no ciężko też robić taki film dokumentalny, biorąc pod uwagę to, że jednak spotkań nie było i mało się działo i to tak jednak musiałem to po prostu odsunąć na dalszy plan i skupiłem się przede wszystkim na antologii i o ile mogłem właśnie na takich działaniach animacyjnych, no między innymi właśnie był taki performance improwizowany w trakcie Nocy nad Odrze, nazywał się Poesax i w trakcie tego performance'u właśnie wraz z autorami, których teksty są w antologii, ale też nie tylko, bo byli też inni uczestnicy. Czytaliśmy właśnie teksty na Placu Świętego Macieja do improwizacji na saksofon Matyldy. Także było bardzo fajnie i mam nadzieję, że to też będzie szansa w ogóle kontynuować tego typu działania w tym roku na przykład. Wychodzenie z poezją do ludzi to niesamowity pomysł. Jak mieszkańcy reagowali, przechodnie, widzowie na taką formę? Była grupka takich pseudokibiców na ławce gdzieś tam obok dalej i oni reagowali bardzo żywo, a dodatkowo no zebrało się trochę osób. Myśmy czytali te teksty w fontannie, jakby na samym środku Placu Świętego Macieja i stworzył się fajny klimat, naprawdę. Mało, raczej nie było skarg, bardziej ludzie zebrali się dookoła fontanny i no, chcieli jakby się dołączyć. Był też taki aspekt open micu, także jakby po tej części performatywnej, do której mniej więcej się przygotowaliśmy, jakby ustaliliśmy sobie kolejność i no.
To później właśnie jeszcze kilka osób też podeszło do mikrofonu i zaprezentowało swoją twórczość. I wydaje mi się, że to było no, ważne też dla tych osób po prostu, żeby podzielić się z kimś tekstem, bo często ta twórczość nie opuszcza szuflady, a kiedy już opuszcza szufladę, to no to wymaga z reguły dużej odwagi i takiego wzięcia odpowiedzialności za swoje słowa. W sumie w tym momencie zaczynamy mówić tak naprawdę chyba o tym, że no mamy do czynienia właśnie z czymś, co już jest tekstem poetyckim tak naprawdę. A jak docierałeś do autorów? Bo sam powiedziałeś, że pandemia trochę pokrzyżowała ci plany, nie wszystko się udało. Ten pomysł z tym filmem dokumentalnym bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że kiedyś, kiedy już będziemy mogli się bardziej spotykać ze sobą w realu, na zewnątrz i będą możliwe takie sytuacje, to trzymam kciuki, żeby ci się udało coś takiego stworzyć. No więc jak docierałeś do tych autorów? Bo muszę przyznać, że jak tak obserwuję, to środowisko jakby nie jest tak bardzo widoczne, prawda? Przynajmniej dla mnie. Wiadomo, że był turniej imienia Rafała Wojaczka, są czwartki ujemne, są spotkania w galerii Macondo, zresztą świetne, ale w antologii pojawia się też wielu nowych zupełnie twórców. Jak wykopałeś ich z tych szuflad? To no w dużej mierze są to uczestnicy spotkań poetyckich, okołopoetyckich. Ja też jako uczestnik i obserwator uczestniczący po prostu mniej więcej jakieś takie obeznanie w środowisku miałem, mam. No na pomoc przyszli też sami autorzy, czasem polecając kogoś tam, to też pisze, kto mógłby wziąć udział w projekcie. Jest też open call, czyli takie wezwanie, nabór tekstów, który ogłosiłem no, na parę miesięcy, w sumie był to bardzo długi open call, ale na parę miesięcy przed wydaniem antologii właśnie i dużo osób z tego naboru też się odezwało po prostu piszących. Pomogły też chyba media społecznościowe, bo z tego co ja obserwowałam, to ogłaszałeś też ten nabór w mediach społecznościowych. Tak, no przede wszystkim w mediach społecznościowych. Tak naprawdę, gdyby nie media społecznościowe, no to wydaje mi się, że no za zasób antologii byłby może bardziej, nie wiem, byłby trochę uboższy, jeżeli chodzi o ilość autorów. A no dzięki temu, że no, w sensie w wyniku tego, że nie mogłem się jakby kontaktować ze wszystkimi jakby w taki naturalny sposób na spotkaniach i tak dalej, no trzeba było wszystko przenieść do sieci. Tak też powstał właśnie projekt Nieregularne Środowisko jako miejsce, które pomogło mi jakby zebrać wszystkie informacje, pomagało mi zebrać autorów. No i pracując po prostu, wykorzystując ten portal społecznościowy, starałem się stworzyć też trochę taką, że tak powiem, bazę jakby, czy tą grupę, z którą później w przyszłości dałoby się jeszcze pracować, tak? I właśnie no, część tych autorów jest w antologii, a część tekstów publikowałem po prostu na fanpage'u na Facebooku i no mam nadzieję, że też w przyszłości będę takie teksty publikował, jeżeli właśnie ktoś ma, ktoś pisze, chciałby się podzielić twórczością, nie wysyłał jeszcze tekstów, albo wysyłał nawet gdzieś i po prostu chciałby podzielić się na nieregularnym środowisku, to chętnie bardzo opublikuję, zapraszam. Drodzy poeci i drogie poetki, jeżeli macie teksty w szufladzie, to odważcie się, nie wahajcie się, znajdźcie na Facebooku fanpage Nieregularne Środowisko i po prostu napiszcie do Kamila. To świetny pomysł. Nie trzeba. Ale właśnie warto, nie wiem czy to słowo padło, ale warto zaznaczyć, że publikuję teksty autorów młodych, to znaczy autorów przed debiutem. Przed debiutem książkowym z
jedną książką, pierwszą książką poetycką w dorobku. Jakiś taki kryterium trzeba sobie obrać, a no właśnie jeżeli chodzi o cały projekt nieregularnego środowiska i osób, których dotyczy, to są właśnie autorzy młodzi, ci, którzy wstępują w te kręgi środowiskowe, wstępują w pole, dowiadują się coraz więcej się interesują, przecierają różne szlaki. No i te szlaki też nie zawsze są jasne, tak? Jakby, tak mi się wydaje, jakby autorka wiersza nie zawsze wie, jakby co z tym wierszem zrobić tak naprawdę. I no, to są takie są problemy mniej więcej. No czasem trudno, że tak powiem, od razu wymyślić, co można ze swoim tekstem zrobić i na to odpowiedź być może odpowiedzią właśnie jest to nieregularne środowisko. A jeśli już mówimy o nieregularnym środowisku, to powiedz mi, jaka jest w ogóle charakterystyka tej grupy, oprócz tego, że są to młodzi twórcy, czyli twórcy przed debiutem, bądź mający w dorobku jedną książkę poetycką czy tomik. Co jeszcze ich charakteryzuje? Jak można ich określić? Ale pytasz w kontekście antologii, czy pytasz w kontekście ogólnie projektu nieregularnego? Teraz chyba pytam w kontekście, znaczy myślę raczej o środowisku, nawet nie samej antologii, bo ona jest jakimś wyborem, prawda, tych tekstów i tych osób, 33 tekstów i 33 osób. Chyba tak szerzej, właśnie w kontekście tego środowiska całego młodopoetyckiego wrocławskiego. Co charakteryzuje to środowisko? Właśnie oprócz tego, że przed debiutem, że jeszcze... No, na pewno charakteryzuje środowisko to niezadeklarowanie się, tak bym powiedział. Jakby... Grupa jest totalnie niezadeklarowana, jakby młodzi autorzy są z reguły niezadeklarowani i ciężko jest tutaj, że tak powiem, znaleźć taki sznureczek, po którym można by dojść od jednego autora do drugiego. No, autorzy generalnie są no troszeczkę... Nie wiem, no, lubię mówić, że to nieregularne środowisko, czyli środowisko młodopoetyckie jest po prostu efemeryczne i bardzo elastyczne, nie ma określonych granic, tak? Czy w związku z tym jest też otwarte na przykład na nowych twórców, czy tworzą się jednak takie grupy, no nazwijmy je może nieładnie, wzajemnej adoracji, tak? Czy to jest środowisko, które jest otwarte na nowe? Tak, w sensie to jest tylko i wyłącznie nowe środowisko. W sensie wydaje mi się, że warto też zaznaczyć, że jakby to mówiąc o nieregularnym środowisku, nie możemy mówić o... W sensie musimy wziąć pod uwagę to, że mówimy o projekcie, który ma na celu animację środowiska młodopoetyckiego Wrocławia i okolic, tak? Nie możemy mówić w tym wypadku o grupie, która byłaby utożsamiana z grupą poetycką, ponieważ nieregularne środowisko taką grupą nie jest generalnie i tak, no. No to bardzo ciekawe zjawisko w ogóle socjologicznie, tak, że tworzy się coś, co de facto trochę się rozmywa, tak, trochę trudno jest to określić, nakreślić granice i wskazać jakieś punkty charakterystyczne, no właśnie oprócz tego, co powiedziałeś, że oni są w większości przed jakimś przed debiutem, czy po jednej publikacji. Ja czytając te teksty zawarte, tę antologię możecie Państwo znaleźć w internecie i potem pod live'em w komentarzu ja umieszczę wszystkie informacje dotyczące i Facebooka, nieregularne środowisko i tego, gdzie można znaleźć antologię, ją poczytać, co też jest ciekawym zjawiskiem, że to nie jest... Nie było starania o wydanie tego w sposób taki klasyczny w papierze, ale o tym może do tego tematu może jeszcze wrócimy, tylko właśnie, że to jest ogólnie dostępne właśnie w internecie, ale wracając do tematyki, to zauważyłam, że mówimy o wrocławskim, młodopolskim środowisku, a w zasadzie tam chyba 4 teksty się odnoszą wśród tych 33 tak de facto do Wrocławia.
Na przykład tekst w poniedziałek rano obok mostu Dmowskiego wyciągnięto ciało kobiety Kamila Figasa, czy tekst Rytuały Pawła Majcherczyka. Co zatem stanowi o tej wrocławskości? Czy to jest miejsce zamieszkania, miejsce tworzenia? Bo też wiem, że wielu tych poetów czy poetek to są studenci, czyli być może osoby nie z Wrocławia, znaczy de facto nieurodzone we Wrocławiu, tylko takie, które wybrały Wrocław na miejsce swojej edukacji. No właśnie, co jest tą wrocławskością w tej antologii? No właśnie to jest jedno z pytań, które sobie zadawałem, konstruując antologię. Musimy wziąć pod uwagę to, że wrocławskość i środowisko Wrocławia to jest poniekąd taki kontener, do którego wrzucamy po prostu autorów, którzy są po prostu związani z regionem, tak? To niekoniecznie jest jakby tylko i wyłącznie Wrocław, to są też miejscowości przynależące po prostu do regionu, a Wrocław stał się po prostu takim tagiem, który to po prostu jakoś znakuje. Nie wiem, czy krzywdząco, czy właśnie w pewien sposób nobilitująco. To jest też trochę osobna kwestia. Ale mówiąc o wrocławskości w tych tekstach poetyckich, to w sensie, podchodząc do tego kryterium, musimy pomyśleć o tym, że co to znaczy wrocławski. Tak? Jakby wrocławski związany z Wrocławiem geograficznie, czyli osoba, która po prostu nie wiem, mieszka na tym terenie i pisze, tak? Ale no, nie znaczy to, że na przykład tekst musi być pisany o Wrocławiu, tak? Jakby, bo to w tym momencie jakby zawężamy też sobie troszeczkę pole i wydaje mi się, że określenie poety wrocławskiego, który pisze o Wrocławiu, no będzie no troszeczkę naiwnym określeniem. Mhm. Chciałbym widzieć tą wrocławskość, szukać jej trochę w innych miejscach, bardziej na zasadzie jakichś punktów wspólnych w podejmowanych tematach, punktów wspólnych w kategoriach estetycznych, punktów wspólnych w jakiejś wrażliwości, może, czy nie wiem, świadomości środowiska, raczej w innych miejscach właśnie szukałbym tej wrocławskości i starał się ją tutaj, próbował ją w ogóle zbudować niż w kontekście geograficznym. Ja jeszcze tutaj zauważę, drodzy Państwo, szanowni nasi widzowie i słuchacze, jeżeli macie jakieś pytania do naszego gościa, to oczywiście zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, będziemy się starali na nie odpowiadać, a więc nie wstydźcie się, zadawajcie pytania, jeżeli Was coś interesuje, jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o antologii, albo może jesteście też piszącymi osobami i chcielibyście zapytać o pewne kwestie związane z jakąś publikacją swojego tekstu, to też zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach. Tytuł reguły gry tej antologii sugeruje jakieś, dla mnie przynajmniej, tak? Dla mnie reguły, jakieś uporządkowanie, a jednocześnie, jak się czyta te teksty, one są bardzo różnorodne i bardzo, każdy w zasadzie jest bardzo, bardzo inny i właściwie brak tych reguł. Też w języku, w sposobie patrzenia na pewne zjawiska, w opisywaniu tych zjawisk, do tego jeszcze za chwilkę przejdziemy. A może jednak są jakieś reguły? Co w tym wypadku było w ogóle regułą? Tytuł reguły gry generalnie odnosi się, oprócz tego co powiedziałaś, też do samego zjawiska czy sposobu partycypacji w środowisku poetyckim. Po prostu jest poniekąd zaczerpnięty z książki Pierre Bourdieu, Reguły sztuki,
którą wykorzystałem też z której korzystałem w trakcie swoich badań i na którego metodologii się też troszeczkę opierałem właśnie konstruując antologię i zadając pytania o przynależność do środowiska. Właśnie chodzi o to, że autorzy, żeby pisać każdy może, tak? I każdy pisze, ale w sensie każdy, kto chce, pisze i wiem, jak to wygląda, ale środowisko działa w dosyć specyficzny sposób, w sensie ma swoją strukturę, ma swoją logikę, która jest logiką obowiązującą w danym środowisku i autor, żeby wejść w strukturę tego środowiska, z reguły tak jest właśnie, musi tą logikę poznać, musi ją odkryć. I odkrycie tej logiki to nie jest najłatwiejsza rzecz. Jakby jest na pewno wiele różnych sposobów i wydaje mi się, co autor, to sposób odkrywania tej logiki, ale no, po prostu struktury środowiskowe są mało przejrzyste, w sensie jest dużo takiego przenikania się z autorów już przed debiutem książkowym do środowiska poetyckiego, które jest już, tak powiem, o... O, i to nam właśnie, chwilę, właśnie odezwał się mój pies. Jesteśmy na żywo, dobrze? Kilka przerwy, słuchajcie. Taka dosłownie. Mamy pieska. Kamil musi na chwilę zająć się psem, ale dosłownie na parę sekund. A ja wykorzystam ten moment, żeby wam przeczytać jeden z tekstów z antologii. Tekst, o którym była mowa wcześniej, czyli w poniedziałek rano obok mostu Dmowskiego wyciągnięto ciało kobiety. Tekst mam w wersji cyfrowej, więc bardzo proszę o chwilkę cierpliwości. W poniedziałek rano obok mostu Dmowskiego wyciągnięto ciało kobiety. Notka prasowa, poświęcono jej pół strony. Wystarczająco wiele, by przerazić, wystarczająco mało, by nie szukać. Pół strony. Tyle zostało życia ku pamięci potomnych w drodze donikąd. Marmur odgradza od świata. Nieopisana historia dwojga ludzi. Topielec, ratownik. Krótka chwila, w której spotkał się początek końca i koniec kolejny. Masowość indywiduów spłynęła jak wody Jordanu, niewymownie oczyszczając. To tutaj mamy próbkę jednego tekstu. Za chwilkę będzie jeszcze kolejny, ale wracamy do środowiska. Tak. Przepraszam najmocniej za interwencję, ale no, to tylko potwierdza prawami. To, tak. To tylko potwierdza, że jesteśmy naprawdę absolutnie na żywo. Tak, dokładnie. I tak, no, wracając do tytułu, tak, bo rozmawialiśmy o tytule reguły gry, dlaczego tak. Reguły gry i z czym to się wszystko wiąże, to no właśnie, to młodzi autorzy generalnie muszą w pewnym sensie te reguły odkryć i to już do nich należy, jak się będą do nich stosunkować. Czy będą chcieli tymi regułami podążać, czy będą chcieli je dalej odkrywać i po prostu wykonywać kolejne kroki tak, jak jest to no, w cudzysłowie tak powiem, ustalone, tak? Albo po prostu mogą zachowywać się w sposób jakiś tam własny, indywidualny i z tymi regułami sobie bardziej pogrywać, tak? Ale no, wiąże się to ostatecznie z tym, że żeby młody autor na przykład wydał swoją pierwszą książkę, musi przejść naprawdę długą drogę od momentu, kiedy napisze pierwszy tekst do momentu, kiedy z redaktorem książki będą ustalać tam pierwsze poprawki, czy tam pierwsze wersje tego, co wyjdzie, tak? To jest naprawdę długa droga. I
Zważywszy, że poezja to nie jest raczej ten, poezja to nie są te teksty, które w tej chwili chyba wydaje się najchętniej, prawda? No przede wszystkim, no poezja mocno zmaga się z czytelnictwem, jakby to jest takie, mówi się, że liczba czytelników poezji jest stała i wynosi plus minus tam około 1300 iluś osób i wiadomo, co chwilę ktoś jakby dołącza do tego grona, co chwilę ktoś jakby od niego odchodzi, taki, no, ale no nie jest, no poezja nie jest jakby mocno, że tak powiem, czytalną literaturą, a myślę, że to z jednej strony dlatego, że z jednej strony winna jest temu edukacja i pewnie to, że mało osób ma do czynienia z poezją współczesną i tą poezję ktoś próbuje im wytłumaczyć. I ona później staje się niezrozumiała, tak? I jakby zaczyna się coraz bardziej oddalać i staje się tym czymś dziwnym, czego ktoś nie potrafi pojąć, a to wcale tak nie wygląda. Ja myślę, że ten sam problem jest niestety ze sztuką współczesną, bo no, kuleje też edukacja, jeśli chodzi o sztukę, tak? Ja pamiętam ze swoich młodych, jestem starsza od ciebie, Kamilu, nie da się ukryć, ale pamiętam ze swoich młodych lat i ze szkoły, że mieliśmy coś takiego jak wychowanie plastyczne, jakkolwiek to brzmi straszliwie, i wychowanie muzyczne, co polegało na tym, że chodziliśmy regularnie do muzeum, oglądając także sztukę współczesną, i nasza nauczycielka nam tłumaczyła, o co chodzi, i jakby no, uczestniczyliśmy w tych, obcowaliśmy z tą sztuką, bardziej lub mniej. I podobnie było, jeśli chodzi o kwestię wychowania muzycznego, czyli chodziliśmy na koncerty, do filharmonii i do opery. Oczywiście sami z siebie najchętniej na różne tam młodzieżowe kwestie muzyczne, ale no była rzeczywiście ta edukacja w jakimś sensie, wydaje mi się, że dość wszechstronna. Natomiast mam wrażenie, że ona ostatnimi czasy, no, no niestety edukacja taka nakierowana na kulturę szeroko pojętą kuleje, no i z tego też pewnie wynika mała ilość, niewielka ilość czytelników poezji współczesnej, bo no po prostu no, czytelnicy nie są do tego przygotowani. No nie są do tego, są przede wszystkim oswojeni. No i problemem jest to, że najczęściej w szkołach no, nauka, nie wiem, na językach, na lekcjach języka polskiego na przykład, no ta znajomość poezji kończy się, w sensie rzadko kiedy dotyka tej współczesności, tak, tego co się dzieje teraz, no, z reguły kończy się tam 20-30 lat wstecz i, mm-hmm. i jakby to jest koniec, a wszystko inne co to jest tak naprawdę dobra wola i to są dobre chęci po prostu nauczycieli, którzy chcą po prostu coś dodać więcej i tej młodzieży przekazać, żeby po prostu się nie pogubiła w świecie, tak, no. To ja tutaj zachęcam bardzo wszystkich nauczycieli, jeżeli jakiś nauczyciel bądź nauczycielka nas słuchają, sięgnijcie do reguł gry i może znajdziecie tam, myślę, że na pewno, znajdziecie tam teksty, które moglibyście omówić na lekcjach. Ja zachęcam, to może być bardzo dobry pomysł. A wracając jeszcze do tematyki antologii, to ja zauważyłam z mojego punktu widzenia takie dwa wątki, które uderzyły mnie w pewnym sensie i być może one są też pokoleniowe, to znaczy pierwszy wątek dotyczący zanieczyszczenia środowiska czy katastrofy klimatycznej obecny w tych tekstach, nie we wszystkich oczywiście, ale w wielu z nich, i że jakby te teksty są takie pełne niepokoju. To jest na przykład Palcami stóp Wiktorii Chojnackiej, czy Topielec w plastikowej butelce wódki Alicji Regiewicz. Tam no, wprost jest komunikat o tym zanieczyszczeniu środowiska, o umieraniu świata, o niszczeniu przyrody. A drugi wątek, to teraz od razu nawiążę, to jest automatyzacja, język związany z używaniem komputerów, czy smartfona nawet,
taki nowy język opisujący rzeczywistość z poziomu użytkownika urządzeń cyfrowych, taki język IT w zasadzie, rodem z IT, a nawet może mediów społecznościowych. Tutaj moją uwagę zwrócił tekst Stacja Dysków Natalii Dziuby, katalogowanie wątpliwości aplikacją Pages w MacBooku na raty Adeli Kiszki i zakamarek poza VR. Tak, sarni. I tam mamy takie nagromadzenie, na przykład jeśli chodzi o ten nowy język, tam jest takie nagromadzenie tego języka, nowej technologii, że ja na przykład się obawiam, że osoby, które nie bardzo się interesują jakby tymi nowymi technologiami. Ja nie mówię, że osoby starsze, bo to też byłaby stygmatyzacja i stereotyp, ponieważ znam wielu seniorów, którzy się świetnie posługują urządzeniami cyfrowymi i dają sobie świetnie radę w tym świecie, ale powiedzmy ludzie nie zanurzeni jakby w tej tematyce, mogą mieć dodatkowy problem z recepcją tych tekstów, bo raz to jest poezja, a dwa jeszcze jest ten język. Nie wiem, czy też zauważasz te sytuacje. W sensie to ja bym powiedział tak, że po prostu współczesność przenika do języka. Język, dopóki w ten sposób język jest współczesny po prostu, no, odnosi się do współczesnych problemów, do sytuacji społecznej, do sytuacji kulturalnej, tak, kulturowej, do sytuacji jakiejś geopolitycznej i jakby tematy, którymi jesteśmy karmieni, że tak powiem, na co dzień, no potem rezonują w ten sposób. I tym bardziej wydaje mi się jakby warte zauważenia to, że właśnie pisząc tekst, dzisiaj pisząc jakiś wiersz po prostu, no nie możemy, że tak powiem, cofać się językowo po prostu do momentu, kiedy jakby tych urządzeń nie było, bo w tym momencie zaczynamy pisać po prostu wiersze, które są no poniekąd stylizowane no na wiersze jakichś poetów przeszłych, tak, na przeszłe style i no te wiersze stają się po prostu takie... Nie mam słowa generalnie. Nieprawdziwe? Chyba nierzeczywiste, po prostu nierzeczywiste, tak? No, jeżeli mamy wiersze, które dotyczą, które w jakiś tam zaangażowany sposób opisują problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, no to taką mamy sytuację po prostu. No i ten wiersz stara się po prostu tą sytuację jakoś przepracować. Możemy wejść no, u Wiktorii Chojnackiej na przykład w tą problematykę i może sobie jeszcze raz o niej przypomnieć, zdać sobie z niej sprawę, nie wiem, pomyśleć, co można z tym zrobić. Myślę, że jakby to też są takie mechanizmy, które poezja może uruchomić. Tak? Ja tutaj pozwolę sobie zacytować ten wiersz Wiktorii Chojnackiej, bo on ma takie gorzkie zakończenie jak dla mnie. Palcami stóp chwytam zdechłą rybę, odra, wołanie plastiku, ma zakrwawiony pysk, musieli zapomnieć o niej rybacy, odra o smaku rtęci, biorę co trzeba, łuski na szczęście. To jest jeden z tych tekstów i dla mnie, mówię, to jest takie troszkę, to branie tych łusek na szczęście, to jest coś, co zawsze robiliśmy, tak? Taka tradycja, branie łusek na szczęście, a jednocześnie ten potworny obraz zniszczenia i taka wiara, że z jednej strony chęć poczucia tej wiary, że one są na szczęście, ale z drugiej strony taka świadomość, że już nie ma żadnego szczęścia, bo jest to zniszczenie. To jest bardzo takie mocne i jakby robi na mnie właśnie duże wrażenie też zestawienie tych dwóch obrazów. A chciałam jeszcze wrócić do tekstu, właśnie tego tekstu dotyczącego języka komputerowego. Natalii Dziuby. Tak, Stacja Dysków. Świat czarno-biały jak niemy film, kadry się zacinają, płyta główna jest nadgryziona przez czas, serwery pukają w led.
jakby pies miał się urwać z łączy. Wdychasz bit 64 z matrycy, odpływasz w pamięć podprogową. Przechodzisz fazę REM aż po szczyt możliwości karty graficznej. Tykanie przyspiesza puls informacji. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Zaginasz czas, zwalniając miejsce w pamięci RAM. Wyjmuje cię ze stacji dysków, tam, gdzie twoje wieczne odpalenie. No i właśnie taki dla mnie zupełnie nowy język, przez który opisywany jest świat. Mamy tutaj pytanie od widza, więc od razu je przyjmiemy. Pan Michał pyta, czy poezję młodych wrocławian możemy nazwać programową? Jeżeli tak, jakie postulaty lub założenia spełnia ten program? Czy może powinniśmy raczej traktować całą antologię jako zbiór indywiduów? No muszę przyznać, Michał, że to jest naprawdę trafne pytanie, ale odpowiem ci, że jeżeli chodzi o jakiś program, to nie powiedziałbym, że jest on że jest on łatwo zauważalny i nie wiem, czy jest on w ogóle. Raczej byłbym za tym, że sama antologia bardziej prezentuje jakby zbiór różnych indywidualnych głosów. Jeżeli chodzi o program, to program wiązałbym bardziej jednak z jakąś grupą poetycką, która próbuje coś przepracować, coś manifestuje, coś próbuje poruszyć. Myślę, że nasze wrocławskie środowisko jest na razie na takim etapie takiego rozbicia troszeczkę i każdy jakby sam próbuje sobie poskładać swoją dykcję, próbuje jakby stanąć na nogach i określić, czym jest jego poezja, a jakby to takie kontaktowanie się i tworzenie programu, czyli kontaktowanie się z innymi autorami, tworzenie programu jakby jest spychane troszeczkę na margines. Więc nie wydaje mi się, że jest to programowa poezja. Bardziej są to po prostu indywidualne głosy. A też ja zachęcam do tego, żeby autorów śledzić po prostu, ponieważ w antologii prezentuję po jednym tekście. Zaledwie po jednym tekście. I prawda jest taka, że też z jednego tekstu trochę ciężko jest wyczuć jakby czy, nie wiem, wyczuć tematykę, wyczuć czyjś styl i powiedzieć, czy ta poezja mi się podoba, czy mi się nie podoba, tak? Jakby większość z tych autorów można poczytać na przykład na innych, w jakichś magazynach online, czy w jakichś innych miejscach po prostu znaleźć ich teksty i wydaje mi się, że dobrym sposobem jest właśnie zapoznanie się z tymi tekstami, zapoznanie się może z propozycjami książek niektórych autorów, które gdzieś tam powstają i wtedy moglibyśmy spotkać się jeszcze raz i już z tą wiedzą moglibyśmy się zastanowić nad tym, czy w ogóle w tej poezji, czy u tych autorów pojawiają się jakieś tematy, które możemy uznać za wspólne, czy ci autorzy ze sobą korespondują, czy pojawiały się takie rzeczy, prawda? Mamy tutaj kolejny głos, tym razem bez pytania, pan Mateusz Chorążyczewski, który był notabene też naszym gościem tutaj w spotkaniach Biblioteczki Sąsiedzkiej ze swoją książką Szaro, ale Błękit, opowiadania o wrocławskich osiedlach. Pozdrowienia dla autora oraz prowadzącej, dziękuję bardzo. Dzięki. Wasze spotkanie dowodzi, że poezja współcześnie wciąż ma się dobrze i przyjdzie jeszcze czas na skierowanie większej uwagi na nią w edukacji. Powodzenia. O, trzymamy za to kciuki. Fajnie, no też chciałbym tak myśleć. No, a mam nadzieję, że w sensie, dla mnie ta antologia jest troszeczkę takim zapalnikiem. Chciałbym, żeby była tak też odczytywana, żeby pomyśleć na nowo o poezji, czym ona jest, pomyśleć o autorach, jakich znamy, zastanowić się, kogo możemy w sumie do tego wachlarza autorów jeszcze dołączyć i zdać sobie sprawę z tego, że w
tym środowisku, w tej dziedzinie, jakby dzieje się naprawdę dużo i może warto po prostu się tym jeszcze zainteresować. Na pewno warto, ja zachęcam. Słuchajcie, jeszcze jeden tekst zacytuję, to będzie tekst Leny Czerniawskiej Zawieszenie, bo on jest dla mnie reprezentatywny dla takiego jakby trzeciego tematu. Żyjemy w obcych czyichś domach, na cudzych łóżkach śpimy i śnimy nie nasze sny. Jesteśmy sobą tylko kilka chwil w samym środku podróży, gdy dzieli nas równa przestrzeń pomiędzy jednym cudzym domem, do którego zmierzamy, a drugim, który zostawiamy za sobą. W tych dystansach na pustkowiu, wśród zbyt odległych, nieciekawych pejzaży, jakbyśmy odnaleźli równowagę, stajemy na moment wyprostowani i zaciągamy się sobą, by znów po chwili poczuć przyciąganie cudzych lodówek, pralek i marzeń. Garbimy się wtedy potulnie, kulimy się, jakbyśmy próbowali zmieścić się w tych przygotowanych dla nas czyichś strojach. Może nawet się sobie podobamy w tych czy innych, nie naszych kreacjach. Pewnie my sami, bez warstw ochronnych z cudzych szaf, jesteśmy delikatni, samotni, śmiertelni i zbyt odlegli od szarych spraw. No to jest właśnie ta trzecia rzecz, którą ja zauważyłam w tych tekstach, czyli taka też bunt młodych ludzi, tak? Ale też niezgoda na taki zastany porządek, niezgoda na nierówności społeczne, te właśnie obce mieszkania, wynajmowane, tak? Niepewność jutra pojawia się w tych tekstach. Powiedziałabym, że nawet praca nie na etacie, tylko bez takiego bezpieczeństwa, brak tego poczucia bezpieczeństwa, takiego zakorzenienia, jednocześnie możliwość odejścia gdzie się chce, ale takiego, no właśnie tego poczucia bezpieczeństwa gdzieś widzę w tych tekstach, a jednocześnie to jest niesamowite, jak oni to mówią wprost, dosadnie, nie owijając w bawełnę, mówiąc potocznie, czy to jest też cecha języka tego pokolenia młodopoetyckiego, że mniej dekoru, więcej buntu? Myślę, że szczerze mówiąc, myślę, że na przykładzie antologii ciężko jest powiedzieć, ciężko jest mówić o języku i o pokoleniu, które tym językiem się posługuje. W sensie biorąc, to jest o tyle skomplikowane, że na przykład w antologii autorzy, którzy wchodzą w skład antologii, są młodymi autorami, tak? Ale jakby nie są to autorzy, którzy są młodzi tylko i wyłącznie wiekiem. Tak, to są, chodzi mi o młodość trochę innego rodzaju, raczej o młodość w patrzeniu na język, młodość na zasadzie łapania współczesności, bycia aktualnym po prostu do tego, co się dzieje. I młodość na zasadzie takiej ciekawości i improwizacji z tym, co mam, z tym, co mogę z tym językiem zrobić. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pokolenie, to ja nie wiem. Ja nie wiem, czy mam takie kompetencje, żeby powiedzieć, jaki jest ten język młodego pokolenia, bo mam wrażenie teraz, jak się czasem nad tym zastanawiam, że ta antologia tak naprawdę tego najmłodszego pokolenia w ogóle nie ujmuje. Tak? Jakby mamy tutaj teksty przede wszystkim, no w sensie najmłodsi, już mówiąc o wieku, to są studenci, tak? Jakby, ale no przed studentami jest jeszcze przepaść, po prostu strasznie dużo młodzieży w ogóle, która jest tak naprawdę tym nowym pokoleniem i co to nowe pokolenie po prostu nam przyniesie, jak ono się komunikuje, to jest uważam właśnie ta nowość, tak? Tutaj jest to... No tutaj to nie jest takie proste właśnie. Jak to z poezją, nie jest proste. W twoim opisie zjawiska, w tekście, który można znaleźć w samej antologii, bardzo ciekawym, pada taki termin jak poezjotwórczość. Czym jest dla ciebie to zjawisko poezjotwórczości? Może czym powinno być? No i...
Myśląc o poezji twórczości, myśląc o poezji twórczości, myślę, mam, chciałbym myśleć o działaniu, o animacji środowiska poetyckiego, a nie myśleć o poezji twórczości jako o jakimś procesie po prostu pisania poezji, tak? Jakby, więc wracając do tego pierwszego, czyli poezja twórczości jako działanie, jako taki element, poezja twórczości jako właśnie podejście, które jest otwarte na autora, jest otwarte na nowości. Poezja twórczość jako termin, który po prostu nie jest zamknięty w takich instytucjonalnych ramach, tak? Jakby rozumiałbym poezję twórczość jako działania oddolne, jako działania mające na celu właśnie animację środowiska młodopoetyckiego, właśnie zaangażowanie się w problemy dotyczące, z którym boryka się środowisko. I to mogą być problemy związane z debiutem, z finansowaniem poezji, to mogą być no i jeszcze różne inne problemy, które się pojawiają po drodze, ale właśnie poezjotwórczość z tym wszystkim by się mierzyła i starałaby się, w sensie ten termin, tak, jakby z tym miałby się mierzyć i miałby to po prostu no, próbować to rozwiązać na najzwyczajniej w świecie. Czy takim przykładem poezjotwórczości może być właśnie to wasze działanie na Placu Świętego Macieja? To jest działanie poezjotwórcze? Było? Tak, myślę, że można tak myśleć, że byłoby to takie działanie poezjotwórcze. No działanie, które wciąga też ludzi z zewnątrz, tak? Jakby do tego, co się dzieje i jakby nie jest na tyle hermetyczne i nie jest... nie jest takie, że ciężko się jest po prostu z czymś tam przebić, tak? Na przykład wydaje mi się, że dobrymi przykładami są na przykład wydarzenia, które są organizowane między innymi na przykład przez Macondo, przez Księgarnię Tajne Komplety, przez Księgarnię Hiszpańską. To są, wydaje mi się, fajne przykłady akcji, działań, które są okołopoetyckie, tak? I są otwarte też jednocześnie na osoby z zewnątrz. Tak? Nie jest to tylko i wyłącznie spotkanie autorskie i że tak powiem, wykład tego, o czym jest książka, tak? Tylko jest to coś jeszcze, coś jest przepracowywane, tak? Coś jest nawet. Rozumiem. To jest coś takiego, gdy spotykają się, nie wiem, osoby i rozmawiają o książce razem i razem tworzą jakąś jakość na przykład, czy dochodzą do pewnych wniosków, a nie spotkanie z kimś, kto opowiada o tym, o czym jest ta książka i czemu jest taka świetna. Rozumiem. To powiedzmy. No, powiedzmy, nie wiem, znaczy staram się to jakoś... Tak. To jest jakby, ja posługuję się tym terminem troszeczkę też na takiej zasadzie, że nie znalazłem nigdzie indziej przykładów. Jeżeli ktoś znalazł taki przykład, to naprawdę bardzo chętnie poczytam i zobaczę skąd to jest, ale nie znalazłem nigdzie też takich przykładów jakby tłumaczenia poezji twórczości właśnie tak, jak ja staram się ją tłumaczyć i dlatego też zachęcam kogokolwiek ten termin w ogóle interesuje też do jakby refleksji nad tym i jakiegoś takiego, nie wiem, pogłębienia w ogóle tego terminu. Bo wydaje mi się, że jakby jest, że może być nośnikiem no właśnie przepracowywania jakichś wartości związanych stricte tutaj z środowiskiem poetyckim i właśnie nastawionym na animację kulturową środowiska poetyckiego. Czy w ogóle środowiska twórczego, bo ja to jakoś rozumiem rozumiem to, że jest to działanie włączające po prostu. Tak. Mhm. A czy Wrocław jest miastem poezjotwórczym w takim razie? Czy są tu takie miejsca, oprócz tych, o których już mówiliśmy, czyli Tajne Komplety, Kawiarnia Hiszpańska, Macondo,
Czy są takie miejsca, które sprzyjają tej poezjotwórczości? A może trzeba je stworzyć? W jaki sposób to zrobić? Teraz jest to szczególnie trudne, bo jest pandemia, prawda? Więc trudno to robić może w realnym świecie. W sensie miejsca, tak, no oprócz tych, co powiedziałem, w sensie oprócz tych miejsc, które wymieniłem, to myślę, że warto, trzeba dodać, że jakby miejsca nie biorą się znikąd, miejsca prowadzą ludzie i to ludzie tak naprawdę są takimi, że tak powiem, aktywistami w tej dziedzinie i im więcej mamy osób, które są zaangażowane po prostu w środowisko literackie, w życie literackie, w kulturę wrocławską i są w stanie czerpać z różnych sztuk, czerpać z poezji, łączyć to, wydaje mi się, że to wszystko to są działania w tym momencie poezjotwórcze i no, tak myślę, nie wiem. Zdecydowanie tak. No mam nadzieję, że będziemy mogli już niedługo, wszyscy mamy taką nadzieję, spotykać się bardziej realnie i być może tworzyć takie nowe jakości. Antologia ukazała się, tak jak mówiliśmy na początku, na razie w internecie, jest dostępna w internecie, można ją tam przeczytać. Przed spotkaniem mówiłeś mi, że powstała już strona internetowa, tak? Strona powstała w 99%. Teraz jest jeszcze ten 1%, który jest w trakcie przebudowy, ale mam nadzieję, że na dniach w następnym tygodniu pokaże się strona nieregularnego środowiska i no, na tej stronie będzie można dowiedzieć się właśnie o projekcie, będzie można się zapoznać z antologią i będzie można też ją pobrać, bo chwilowo antologia jest dostępna tylko przez ISU, tam można ją przeglądać online, a no, dzięki stronie internetowej będzie można ją też pobrać sobie na komputer i później zrobić z nią, że tak powiem, co się chce. Ja zachęcam też do jakby traktowania jej troszeczkę w taki zinowski sposób, to znaczy do kolportażu gdzieś tam u siebie w okolicy, jak już będzie można ją pobrać. Wydaje mi się, że to byłby fajny element właśnie też angażujący czytelników w promocję poezji i w upowszechnianie jej. Czyli na przykład jeżeli ktoś chciałby, jak już będzie strona, pobrać antologię, wydrukować i na przykład dać w prezencie sąsiadom, to jest to działanie jak najbardziej pożądane. Tak, jak najbardziej. No ja antologia nie jest drukowana, w sensie nie mówię, że nie będzie jeszcze, to jakby zależy od wielu naprawdę czynników, ale też wydaje mi się, że jakby to, że jest w formie cyfrowej, jakby niczym nie powinno jej, niczego nie powinno jej ujmować, a nawet wydaje mi się, że plusem jest to, że może być większy odbiór, może być większy zasięg i każdy może sobie ją przeczytać, bo jeżeli chodzi o drukowanie książek i drukowanie poezji, to z reguły są to naprawdę małe nakłady i jeżeli antologia ukazałaby się tylko i wyłącznie na papierze, no wydaje mi się, że nie wiem, więcej niż 300 egzemplarzy to byłby naprawdę rekord świata. A 300 osób, które może przeczytać książkę, to jest no, dosyć ograniczone grono odbiorców. Także jeżeli będzie drukowana, to pewnie będzie to nakład mniej więcej taki, jak powiedziałem przed chwilą i no, będzie to taki nakład chyba bardziej kolekcjonerski, tak mi się wydaje, bo jednak no, głównie jakby tym głównym kanałem to jest już tu internet. A więc zachęcamy Państwa, sięgajcie do antologii Reguły Gry, czytajcie, wysyłajcie sobie linki, żeby też inni mogli ją przeczytać. Ale też wysyłajcie teksty, jeżeli chcecie, jeżeli piszecie, tak. Nieregularnego środowiska, zapraszamy też na Facebooku na tę stronę, żebyście na nią zajrzeli i tam się skontaktowali, jeżeli piszecie. Antologię czytajcie oczywiście w internecie i przekazujcie sobie informacje o niej.
Pod spotkaniem w komentarzu zaraz umieścimy też wszystkie informacje, żeby było Wam łatwiej znaleźć dojście do poezji. Będzie to poezjotwórcze działanie zdecydowanie. Tak, na pewno. Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Bardzo dziękuję, Kamilu, za to, że zechciałeś być naszym gościem i zechciałeś opowiedzieć o antologii i o projekcie. Również trzymamy dziękuję. Kciuki, trzymamy kciuki za stronę internetową i za powodzenie tych działań poezjotwórczych. Super, no dzięki wielkie za zaproszenie i mam nadzieję, że jak uda mi się już zebrać się sam w sobie, zebrać środki, pomysły i podejść do tematu, jakim byłby jakiś dokument o środowisku poetyckim wrocławskim, to może wtedy spotkamy się jeszcze raz i będziemy mogli o tym porozmawiać. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność, za komentarze, za pytania. Oczywiście live będzie dostępny na profilu Kawiarni Sąsiedzkiej Ośrodka Działań Artystycznych Firlej, także jeżeli się ktoś spóźnił, to zachęcam do obejrzenia od początku, bo było wiele ciekawych informacji i wiele ciekawych rzeczy. I zapraszam też oczywiście w przyszłym tygodniu w środę do Biblioteczki Sąsiedzkiej o godzinie 11:00. Spotykamy się i rozmawiamy o książkach. A ja już dzisiaj bardzo dziękuję Kamilowi Kawalcowi, redaktorowi i twórcy antologii Reguły Gry. Dziękuję również. Dobranoc. Dzięki. Dobranoc. Cześć.